Siema, siema, tu Mr. PM, a teraz będę próbował przekonać ludzi w skupach złota, że moje w rzeczywistości chuja warte łańcuchy są warte coś więcej. Dzień dobry pani. O. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry, przepraszam. Ja, witam pana. Czy jest pan zainteresowany skupem może kamieni szlachetnych albo złota? Jakie to są kamienie? No mam złoto i mam tutaj diamenty. Proszę pana, ja mam na sprzedaż tutaj dwa łańcuchy, na pewno złote. Pan jest zainteresowany, tak? Pan skupuje złoto? Muszę sprzedać te łańcuchy swoje. Ciężka sytuacja jest. Bardzo lubię te łańcuchy, ale potrzeba kasy. Wie pan, jak to jest czasami. Mam tutaj na sprzedaż na pewno dwa złote łańcuszki, ale w pierwszej kolejności chciałem panu zaproponować, że to są kamienie szlachetne. To jest z diamentami. To ładnie, prawda? No i właśnie one są wsadzane. Proszę zobaczyć jeden łańcuch. Ja się niechętnie ich pozbywam, ale mam tutaj jeden złoty łańcuch. Znaczy on jest chyba akurat, nie jest złoty ten, tylko wysadzany akurat diamentami. O, proszę zobaczyć, złoty łańcuch. I on jest chyba z diamentami, nie wiem dokładnie. Jeden z nich jest wysadzany jakimiś kamieniami, nie wiem dokładnie jakimi. Parę odpadło, ale to są chyba diamenty. To nie jest diamenty. To są diamenty chyba, prawda? Zobaczę, sprawdzę. Ależ proszę bardzo. To są jakieś diamenty. To parę z nich wypadło. Paru brakuje, bo parę już sprzedałem. Jakieś to są kamienie szlachetne. Tak, bardzo szlachetne. Wszyscy mi go zazdroszczą. Słucham? Chyba nie. Ty. Myślę, że to nie są diamenty. No to może to coś innego jest w takim razie. No ale nic wartościowego. Te kamienie to myślę, że to są cyrkonie tak szlifowane, a ewentualnie kawałki kwarcu. Taka cyrkonia kosztuje 20 groszy jedna. Kamienie szlachetne, nie wiem czy to są diamenty do końca. Jak? Jak to? Sztuczne. Co? Imitacje ciężkiej jakości. To zresztą połowa ich wypadła, bo były na klej po chamsku robione. Na złom? Tak. Znaczy to część wypadła, ale to myślałem, że od turbulencji jakiś wypadło. Bo widzę, że to chyba daleko jest od złota. Nie, to jest złota w ogóle. Cienko z pieniędzmi chwilowo. Kaucję ostatnio musiałem zapłacić. I nie wiem, ile pan jest w stanie zaoferować za nie, ale byłbym nawet... Ten łańcuch nie jest złoty. Nie no, nie jest złoty. No ale tak poważnie. Oczywiście, że przodnacy. No a co to jest w takim razie? Mam brzydko powiedzieć, czy ładnie? No może pan konkretnie powiedzieć, nie, ja przeżyję to. Jest, no. Gówno? Pewnie. To nie są diamenty. Kiepsko z pieniędzmi teraz. Słucham? To koło złota nie leżało. Jak to? Co pan na myśli? To jest złoto? Nie wydaje mi się. No jak to? No tak to. No co pan mówi? Jak ja mówię, że nie są, to nie są. Zapłaciłem za to 500 zł. Ja wiem. Ten kosztował 2000 zł. No w wolnym stanie żyje, no można płacić ile pan chce. Ja w tym chodzę, są drogie łańcuchy. Z Ameryki kupione. Ale to co pan ma w tej kieszeni jest złoto. To jest wysadzany, proszę pana, diamentami. Chyba pan żartuje. Diamentami, łańcuchy, ja je uwielbiam, laski na nie lecą. No, a, ale akurat potrzebuję pieniędzy. Iść kolego gdzieś indziej, ale... Ładnie zrobiony gadżet, wie pan. Tyle może być to ładnie zrobiony gadżet. Wcale nie musi być złoty czy srebrny, jak państwo mówią, to przecież... No nie, nie wiem. Pana, to jest nie. No nie, no pan żartuje. Nie żartuję. Pan próbuje mnie oszukać czy coś? Nie próbuję pana. No tak na poważnie już. No na poważnie, no mówię panu. Nie, naprawdę? No pewnie, że tak. Oszukali mnie pan mówi, naprawdę? No, no, no przecież na przez magnet przyciąga. Złota nie przyciąga, tylko stałe. Myślałem, że nawet magnes przyciąga złoto. Nie. Na pewno dziewczyny przyciągają te łańcuchy złote. Uż, kurczę, aż ciarki mam, no, jak pan mówi, że tych oszukali mnie, no przecież zapłaciłem za nie kupę kasy. Za to ile pan zapłacił? Zatem zapłaciłem 2000. Za niego chyba dałem 2000 z tego co pamiętam, nie wiem dokładnie kiedy. I to mają być diamenty w złocie? Nie będę miał pomysłu na to. Ale co pan ma na myśli? Nie ma pomysłu, żeby coś z tym zrobić. Nie chce pan kupić? Nie. Ale dlaczego pan nie ma pomysłu? Czy za drogi? Nie, bo to nie jest srebro, nie jest złoto, żadne diamenty. Tylko szkło wklejane na klej. Na ten na poważnie, na poważnie. No na poważnie. No jak to szkło na klej? Tak się diamentów nie oprawia. Oprawia się w łapki, w cargę, a nie w klej się bierze i się wkleja do zawieszki. Bądźmy poważni. Ale jak to uprawia się diamenty? Co on ma na myśli? Oprawia. A. To jest tester do diamentów, tak. Mhm, no właśnie. No to będzie wiedział na pewno pan już po tym. Kupiłem na takiej stronie właśnie sprzedającej złoto w internecie. No może to, nie wiem, źle działa to urządzenie, no, czy jest taka możliwość? No ja tu widzę byłem okiem, no co mi pan tutaj tego, no, źle działa. To jest wszystko lipa, no.
To jest wszystko miedziowane, miedź wychodzi spod tego. Pan na pierwszy rzut oka widzi, że nie są? Masz męciarki teraz, jak pan mówi poważnie. To naprawdę pan mówi, że to zupełnie jest nic nie warte? Nie wiem, no jak pan coś zapłacił, to pewno coś warte jest. Mnie to nie interesuje, Czyli kamienie żelazne pana interesują? Diamentów pani nie chce, tak? Jest jeszcze drugi, ten to jest srebrny cały i on jest chyba też, nie wiem, czy są szafiry, ja się nie znam, wie pan dokładnie, wiem, że jest drogi, że ładnie wygląda. Słucham? Tylko złoto? A, bo to są kamienie szlachetne, diamentami pan się nie interesuje? A, bo to 2000 jest warty, a ja mogę panu dać za połowę ceny. Dobrze, no to w takim razie może to i lepiej, bo ja bardzo lubię te łańcuchy, bardzo mi się podobają, dziewczyny na nie lecą. Może ty chciałbyś łańcuchy, ale za ten 2000, ten kosztował 400. Dobra, no to w takim razie jest też złoto, proszę pana. Nie będzie pan zawiedziony, bo mam dwa łańcuszki złote. W takim razie jeszcze mam tutaj ze szkatułki, mamy złote, to jest na pewno akurat. Szkatułki mamy, czyli musi mama przyjść. Muszę panu powiedzieć, że mamie zabrałem ze szkatułki, ale wziąłem od mamy ze skrytki. Ze szkatułki mamy wziąłem, bo tu potrzebuję pieniędzy. No, jakoś mi wybaczy, matka kocha swoje dzieci. A no to w takim razie, no proszę zobaczyć tutaj ten od mamy. Mama go dostała, to jest na pewno łańcuszek złoty. Podwójka mama dostała. Ze szkatułki mamy. Proszę zobaczyć. Proszę przyjść z mamą, może wtedy będziemy rozmawiać, tak? Damskie rzeczy musi mama. Czyli uważa pan, że jestem złodziejem, tak? Że wyglądam na bandytę. Nie wygląda pan na bandytę, wreszcie. No właśnie. Ja jestem porządnym człowiekiem, prawilnym. Wyprowadzam psa 3 razy dziennie, no i to jest złoto. No ale w każdym razie mam też złoto, proszę pani. O tak. To jest na pewno złote. To jest już na pewno złoto. No to akurat wiem na pewno, bo mama to dostała na ślub. Może nie powinienem był, ale to jest na pewno, te dwa są. Potrzebuję kasy i to jest złoty łańcuszek mojej mamy, łańcuszki. A to jest jeszcze drugi złoty łańcuszek, też z perłą. Jeszcze ze ślubu, więc to na pewno jest złoto akurat. Nie wiem na jakiej okazji już, ale dostała na rocznicę ślubu chyba. Zaraz, miałem dwa. Może mi wyleciał jeden. O, przepraszam bardzo, wyleciał mi. Boże święty. Dzięki Bogu, że znalazłem. Ze szkatułki rodzinnej moja mama go dostała na święta. Złoty łańcuszek. Mama go dostała na ślub. I mam drugi, proszę zobaczyć. Też ze złoty łańcuszek i z perłą. To jest perła. Prawdziwa. Jeszcze z perłą tego. Nie wiem dokładnie z czym on jest. To nie jest z perłą przypadkiem? Nie wiem, czy to nie jest perła. No i on jest chyba z perłą, prawda? Tak? Oj, chyba nie. No i z perłą on jest przecież. Widzi pan? Widzę, że panu jeszcze też kleją ręce, prawda? Aż fajnie to wygląda, nie? Z perłą. No i nie wiem, za ile państwo wycenią. Ja, no zależy mi teraz na pieniądzach akurat trochę. Muszę zapłacić kaucję. Ale no, nie jestem w stanie sprzedać, myślę, że przynajmniej za jakieś 1000, no. Jeszcze mi wystarczy może na jakąś imprezę, jakiś melanżyk, jak się sprzeda. Dzisiaj nie mamy gotówki na skup. Bym się chętnie dowiedział, ile to jest warte, przynajmniej, żeby mnie tam nie oszukali, jak pójdę do innego. Nie wiem, ile on jest wart, ale jest trochę wart na pewno. Złoty łańcuszek z perłą, proszę zobaczyć. Nie, to nie jest złoto. No co pani mówi? Nie, no to na pewno jest złoto akurat. Proszę pana, to nie jest złoto. To też może nie być złoto. Jak to? Nie jest, jak to jest złoto, to na pewno jest złoto. No, na pewno to ja jestem w takim razie święty Mikołaj. Zwykłe plastikowe świecidełko. No nie, no co pan mówi, jak to plastikowe? Nie, to na pewno jest złoto akurat, no, to na pewno 100%. Kopernik nie żyje. Kopernik nie żyje? No jest, tak. Tak, to na pewno akurat. Przykro mi, ciemnieje, to nie jest złoto. Jak to? Jak to? Jest to pozłacane albo niższej próby. Może jest na wierzchu odrobina pozłacane, ale to jest nic nie warte. Nic nie warte? Nie. Od razu panu mówię. Nie, no co pani miała na myśli, że to niższej próby, to znaczy, że co? Nie wiem, jakieś tam 300, 500 tej próby. Złote, warte, tak? Warte 300 albo 500 złotych. Według mnie to nie jest złoto. No co pani mówi? Dla nas nic. No jak to? No ale przecież to jest... To też mnie interesuje. No ale to jest złoty łańcuch, pan przyzna. Nie jest złoty łańcuch? Nie muszę sprawdzać, wystarczy, że spojrzę. No może niech pan sprawdzi tym pomiernikiem swoim. Bo to przecież... Naprawdę nie trzeba. Naprawdę? Naprawdę. No jak to jak? Ja panu powiem. To nie są złote wyroby. Pozłacane tylko. No pani żartuje, naprawdę? Nie. No tak, mówię panu. Nie, no ale to jest złoto. Niech dla pana będzie złoto. Ja panu mówię, że nie jest to złoto. Nie.
widać, że pozłacany jest, a nie złoty. Jak to możliwe? Mama go dostała od wujka chyba na rocznicę ślubu, no to nie dałby jej jakiegoś... Bardzo ładny, miał... jaki prezent sprawił. No właśnie, no bo to jest złoty, no więc... No kolor ma złoty, faktycznie. To, że dostała, to nie znaczy, że musi być złoto, tak? Zobacz to złoto, zobacz tylko na zapięciach. To... Jak na zapięciach. To można już rozpoznać po zapięciach? No kto po zapięciach? Oczywiście, że tak. To też jest, tylko złota nawet nie leżała. No, no to co to jest w takim razie? No plastikowe jest? Nie, jest coś miedziowane. Jał. Jał. Nie, no ale co pan mówi? Jak to? Bo nie rozumiem dokładnie, że to nie jest... Może to być próby 333, niższej próby złota, czyli mniejsza zawartość złota, a więcej metali innych, albo jest to wyrób pozłacany, po prostu. Ale to może takiej niższej próby, wie pani, może tak... Może być. Bo ja wiem, ale że nie to nie jest tak, że wie pani, czasami coś, co jest mniej znane, mniej popularne, raperzy mniej znani też tak. Mogą być lepsi niż tacy też najbardziej mainstreamowi, być. Prawda? Nie przyjmujemy niższej próby. Musi być 5, 8, 5. No dobrze, czyli... I dziwne, bo te wyroby nie mają żadnych prób, żadnych oznaczeń. Albo 333, ale moje zdanie w ogóle nie było. To masakra jest, no ja zamówiłem je przez internet na stronie ze złotem. Bo ten to przez internet kupiłem. Mua, uwielbiam. Lubię te łańcuchy, muszę pani powiedzieć. One są ze Stanów, za 2000. Ten drugi kocham, muszę panu powiedzieć. Te łańcuchy swoje uwielbiam. Muszę powiedzieć pani, że mam branie na te łańcuchy. Ja lubię taką biżuterię ponosić sobie, bo ja jestem raperem po prostu. I zarobiłem trochę na tym, no i biżuteria fajna rzecz. Przecież to są świetne łańcuchy. Ja kocham te łańcuchy, one są... I teraz potrzebowałem mi sprzedać, byłem pewny, że dostanę za te dwa od pana przynajmniej z 1000 zł. Taki złoty wyrób ważyłby ze 40 gram. Mam połowę, ledwo waży. Pozłacamy. Nie ma tam złota. Prawda. Nie ma w nich złota. No to teraz naprawdę, no to pani mnie obraziła. Państwo jeszcze nie widzieli złota? Sprawdził jakimś przestraszałym, nie wiem, czy pan to sprawdzał, ale to jest złoto. Wiem, że to jest złote, a pani mówi, że nie ma w nich złota? A raczej nie. Wow. Raczej jest to, wie pan, wyrób pozłacany. Nie sprawdzi pani dokładnie? Nie chce pani zarobić? Bo ja teraz jest, nie jestem... Ja jestem tego odnokiem, ja nie muszę tego sprawdzać. No nie. Już wychodziła. Nie, no to ja panu nie wierzę. To pójdę gdzieś, gdzie będą chcieli kupić. Niech pan idzie gdzie indziej, jak pan nie wierzy nam. Idzie nasz czołowy złotnik. Może chcesz kupić dużo złota od pana. Jak pan myśli? Podobają się? Nie chce pan kupić? To czy się podoba, to jest jedna sprawa. A czy jest metal szlachetny bądź nieszlachetny, to jest druga sprawa. No bo tak wszyscy mi zazdroszczą tych łańcuchów, proszę pana, no. Bo to jest na pewno złoto. No to niech pan to spróbuje gdzieś sprzedać jako złoto, może ktoś kupi. No niech pan nie próbuje mnie w trąbę robić, no, naprawdę. Złoto ma dziewię. Ja rozumiem. Handlujemy, zajmujemy się... Nie, no jasne, ja rozumiem, że państwo... Zobaczyłem u państwa napis, że skup złota, no to tak. Myślałem, że jest, ale że jest taka możliwość. Pewna, że to jest złoto. Nie chcecie zarobić? Proponuję, nie. Proponuję, proszę pana, pod halą mi rozumiem. Nie ma co myślę, nie jestem zainteresowany. Ale nie powie pan dlaczego? Nie powiem. No to nieładnie, że pan mi nie powie dlaczego, no bo moglibyśmy to jakoś się dogadać przecież, no to nie jest kradzione, ani nic takiego, nie wiem. No. Ale co będziemy się dogadywać, ja powiedziałem, że nie jestem zainteresowany. Naprawdę dziękuję bardzo panu. Nie mamy pieniędzy, dziękuję. A no. A to? Proszę zobaczyć, z perłą. Nie chcę. No dobra, pana strata, nara. No to nie chcę pan zarobić, rozumiem? No dobrze, no to do widzenia, elo. To ja idę gdzieś, gdzie zapłacą za to, do widzenia, pokój. Aha. Nie kupuje pan? No dobra, to ktoś inny skorzysta. Elo. Dziwnie trochę to wygląda w tym momencie. Elo. Elo. Kiedy ja wiem, że dostałem... Dla mnie to nie jest złoto. Dobra, nara. Nara. Gdzieś indziej je sprzedam, a panu dziękuję. Stracił pan szansę życiową. Do widzenia, pokój. To przykro mi to mówić, no nie zna się pan po prostu na tego typu rzeczach. No. Do widzenia, elo. Dobra, pokój z tobą, yo. Wszystkiego dobrego życzę, błogosławieństwa Bożego, do widzenia. Yo. Proszę pana, no ja powiem tak, z miłą chęcią byśmy kupili, jakby to było złoto. Naprawdę, pan uwierzy, czy złoto, czy srebro, na pewno byśmy pana z ręki nie wypuścili, o tak powiem. No dobra, no to pójdę gdzieś, może będą chcieli kupić, no to dziękuję. No może gdzieś tam po drugiej stronie zielony jest Lombard, tam na tym może oni... Dalej, tu jest no. Następny. No właśnie, tu jest obok też tak. Chyba, żeby jednak panu nie działała ta maszyna, może zła bateria jakaś. Działa. Dzień dobry. Dobry.
No ja też mam na sprzedaż. Pan ma srebro, widzę. A no, pan... Ja nie mam srebra, ja złoto mam. Przepraszam, czy pan może wyjść? A, jest? No. A co, coś się stało? Przecież ja też jestem klientem. Też tu... No, ale pan poczeka na zewnątrz. Dobrze, poczekam, oczywiście. Co, on myśli, że jestem złodziejem, że ukradnę coś, kurwa? Nie dziwię się. Ukrainiec myśli, że coś ukradnę jemu, już tak wyjmę nóż. Może pan wyjść? Dobra, poczekamy, aż wyjdzie. Jak nie skupujesz złota, to jesteś ciota. Czekam w kolejce, żeby zaraz mieć pieniądze. Poćwiczę. Podoba ci się? Niekoniecznie. Ale 2000 złotych, wiesz, diamentowe. Tutaj mam jeszcze złoto, jest kajdan. A tobie jak się podoba? Nie chcesz kupić złota czy diamentów? Sprzedać? No, ja też. Tak samo, potrzebuję kasy akurat. Ale ja uwielbiam te swoje diamenty, powiem wam. To jest za 2000 złotych. No ale akurat muszę sprzedać teraz, żeby na kaucję. Pani nie z Polski? Widzę? A wie pani, co to jest kaucja? Wiem, co to jest kaucja. No właśnie. No. I tak to jest z więzienia, bo mój kolega właśnie potrzebuje, żeby zapłacić kaucję, tak, no cóż. Co poradzić? Można przecież to zostawić tylko. No niby można zostawić, tak. Zobaczymy, ile mi zaoferują. No tak, no ale z 1000 złotych na pewno dostanę za to. Ty co sprzedajesz? Mogę spytać? Mam jakieś złote łańcuszki jeszcze sam? Z komunii. No. Tak, z komunii jeszcze, popatrz, to jest perła. To jest, mama dostała na ślub z perłą. Mama o tym nie wie, ze szkatułki wziąłem, ale czasami trzeba. Kolega poszedł niesłusznie do więzienia, no czasami trzeba. Czemu niesłusznie? Czemu niesłusznie? No wiesz, jakie jest to prawo, że ludzi zamykają, wiesz, winny, niewinny. Wszystko jedno. Nie będą się pieprzyć z tym sędziowie, czy winny, czy niewinny. O, tutaj u pana ciepło, to się nawet rozbiorę trochę. Mam do panu do sprzedania diamenty, zaraz panu pokażę. Ale świetne są. A pani mogę zapytać, co sprzedawała, tak z ciekawości? Ja nie sprzedawałam niczego. Nie zabieram. Mi się zdarzyło, pani powiem, sprzedać coś, znaczy zostawić i potem zapomniałem po prostu odebrać. Termin minął i zapomniałem odebrać. Dziękuję. Nie wiem, może to przez melanż, że za dużo imprezowałem. Miłego popołudnia panu życzę. Dzień dobry. Mam nadzieję, że następnym razem jak się spotkamy, to będę coś u pana kupywać, a nie zostawiać. Zapraszam. Jeszcze raz się z panem witam. Proszę pana, ja mam na sprzedaż diamentowy na pewno jeden łańcuszek. Jest pan zainteresowany? To jest właśnie... Co to jest? Proszę zobaczyć, to zapłaciłem 2000 samemu. No nie wiem, czy to są diamenty, czy szafiry, czy tego typu. Słucham? To w ogóle jest... To jest metal, to nie jest żaden ten... No, metal szlachetny, tak? Nie, żaden szlachetny. Żelazo to się nazywa. No nie, no co pan żartuje? Naprawdę? Czy no, ja się znam na tym. Nie, no ale ja za to 2000 zapłaciłem, no proszę pana. Jak pan tyle płaci, to już pana sprawa. No ale wszyscy mi mówią, że to jest właśnie fajne, no, świetne. Jak kogo pan pyta, fachowców? Nie, no znajomi, no znajomi. Jestem fachowcem i panu mówię, że to jest nic nie warto. To pójdę gdzieś indziej, do jakiegoś fachowca, prawdziwego, a nie tutaj z podziemi. Podziemnego fachowca, bez obrazy dla pana. Proszę wyjść stąd. Ale mam jeszcze złoto w takim razie, mam złoto. Nie chce pan zobaczyć? Proszę wyjść stąd. Chcieli ja. Prostaczku. No bo pan mi mówi, że to jest nic nie warte, jak są diamenty. Nic nie warte, bo to jest metal. Ja metalu nie kupuję, to... Metal, proszę pana, rap, tylko hip-hop. Do widzenia, elo. No i lipa, nikt nie chciał kupić moich łańcuchów. Na dodatek chyba zjadłem coś nieświeżego. Chciałby pan zapłacić za diamenty 400 zł, to za 4000 pan zapłacił. No ale no, myślałem, że to jakieś małe, że takie małe, no to są tańsze. Nie. To jest ładny łańcuch, więc no, ja wiem, to raczej szkoda.